Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Szanowni członkowie naszej komisji, to dla mnie ogromny zaszczyt, abym dzisiaj jako sprawozdawca przedstawił Państwu opinię dotyczącą przyszłości lotnisk regionalnych, a właściwie wyzwań, które przed tymi lotniskami w obliczu pandemii stoją. Razem z moim ekspertem, panem Adamem Hamryszczakiem, prezesem Regionalnego Lotniska w Podrzeszowskiej Jasionce, pracowaliśmy bardzo intensywnie, aby ten dokument był taką podstawą do tworzenia lepszego prawodawstwa w dziedzinie lotnictwa, aby też rozwiązywał problemy, które wiążą się z kryzysem, w jakim obecnie znajdują się regionalne porty lotnicze. Wiemy, że kluczowy jest tutaj głos władz lokalnych, regionalnych, które sprawują taką rolę istotnych zarządców tych portów lotniczych, ale wiemy, że też potrzebna jest aktywność innych interesariuszy. A dziś chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Były naprawdę bardzo intensywne i było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. I to dzięki tej opinii. No, miałem obowiązki i, że tak powiem, zaszczyt być sprawozdawczą, ale przyjemność miałem wielką spotkać się z interesariuszami, wysłuchać ich głos, a było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chciałbym powiedzieć, że główne założenia tej mojej opinii to podkreślenie znaczenia lotnisk regionalnych dla spójności terytorialnej w Unii Europejskiej, dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Lotniska muszą się zmierzyć też z kontekstem Zielonego Ładu, z bezpieczeństwem, z ochroną nowych danych, ochroną środowiska i też muszą zmierzyć się z cyfryzacją, czyli z nowymi technologiami. No i rzeczywiście też to zapewnienie tego wsparcia dla tych lotnisk w obliczu tego kryzysu i najbliższych lat jest potrzebne z nowej perspektywy finansowej, ale też z innych źródeł, prawda, w tym wszystkich pozostałych interesariuszy. Jaka jest aktualna sytuacja, proszę Państwa? Tu nic nowego nie odkryję, że cała branża ma problemy. Pandemia przed nami dała wiele wyzwań. Cała branża po prostu odnotowuje spadki. Oczywiście straty netto Eurocontrol szacuje na ponad 56 miliardów euro. Redukcja pasażerów o 1,7 miliarda. No a jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie na nasze europejskie, regionalne porty lotnicze, to one straciły 30 miliardów euro. To jest w porównaniu oczywiście do roku 2019, czyli to jest więcej niż 60% rocznych przychodów. Ale i też trzeba pamiętać, że scenariusze średniookresowe przewidują, że będą straty w kolejnym roku, czyli obecnym, o kolejne 25 miliardów euro. I tutaj widzimy też, że największe straty odnotowują te regionalne porty. Treviso widać 95%, też Burgas 82%, Quimper Francja 87%. A jak popatrzymy na możliwe scenariusze odbudowy, to przede wszystkim nas zastanawia ta czarna linia, która nie jest dzisiaj scenariuszem, tylko jest rzeczywistością. Widzą Państwo ten gwałtowny spadek. A ta odbudowa w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero po 2024 roku powstanie. I ja myślę, że ten rok 2021, jeżeli my go przeżyjemy, dopiero ta realność tych scenariuszy będzie mogła być bardziej potwierdzona. Czekajmy na te dane. No a jakie jest znaczenie regionalnych portów lotniczych, proszę Państwa? Odpowiadają za 26 prawie procent ruchu. Światowego ruchu pasażerskiego. To bezpośrednio czy pośrednio obsłużyły i obsługiwane są przez 13,5 miliona miejsc pracy wytworzonych. To dla gospodarki jest 991 miliardów euro. A samo bezpośrednie zatrudnienie u operatorów portów i współpracujących firm z lotniskiem to jest 1,7 miliona. Wiemy, że odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o spójność terytorialną Unii Europejskiej. Wiemy też, że prawie, to już Komisja Europejska podaje, że prawie połowa, 50% pasażerów lotniczych korzysta z lotów wewnątrzunijnych, a pasażerowie krajowi stanowią 17%,
a pasażerowie spoza Unii to 36%, które lokują się przez nasze oczywiście porty lotnicze. No, jak lotnisko działa jako magnes, proszę Państwa? Ja tutaj pokazuję przykład właśnie portu w Jasionce i te Państwo widzą te znane i uznane marki światowe, które uczestniczą w tej globalnej kooperacji światowej, znajdują się u nas i rozlokowane są wokół tego lotniska. Ja zawsze mówię, że wyobraźmy sobie, że lotniska nie ma. To jednoznacznie stwierdzamy, że nie ma także tych firm, nie ma także tych miejsc pracy, a są to firmy innowacyjne, produkujące światłowody, fotowoltaikę, zaawansowane systemy teleinformatyczne i też komponenty lotnicze. I taką przepustką do tego obszaru przemysłowego jest to, aby być innowacyjną firmą. A jak popatrzymy na kolejny slajd, to wiemy, że lotnictwo w unijnych politykach jest powiązanie, musi być lotnictwa z Europejskim Zielonym Ładem, musimy zadbać o intermodalność naszych regionalnych portów, musimy także mieć świadomość, że lotnictwo jest drugim co do wielkości systemem transportowym, który emituje gazy cieplarniane. Nie możemy od tej świadomości oczywiście unikać i to też nas jednoznacznie w kontekście Zielonego Ładu lokuje. A jak popatrzymy na przyszłość, proszę Państwa, to musimy pamiętać o tym, że lotniska przyszłości muszą być zielone, wpisując się w ekologiczną transformację, muszą być bezpieczne dla pasażerów, dla otoczenia, muszą być cyfrowe, muszą być konkurencyjne w stosunku do innych światowych lotnisk i wreszcie muszą generalnie wspierać intermodalność. To jest wizja, którą chcemy mieć z sobą i ona też, niezależnie od tego, że mamy problemy, w tej chwili musi być realizowana, aby przyszłość była dla lotnictwa, dla transportu lotniczego pozytywna. A jakie jest miejsce lotnictwa w tej nowej perspektywie finansowej? Wiemy o tym, że muszą tam być i są realizowane inwestycje, które bezpośrednio wspierają procesy dekarbonizacyjne, gospodarkę niskoemisyjną czy gospodarkę obiegu zamkniętego. Musi być oczywiście też i jest możliwość wspierania bezpieczeństwa operacji, czyli to jest kwestia też oparcia się o cyfryzację, która też jest takim wkładem w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, jak i też dekarbonizacja. No i wreszcie też musimy pamiętać o tym, że koniecznym jest prowadzenie badań bardzo intensywnych, związanych z nowymi paliwami, które będą mniej emitowały dwutlenku węgla, które będą mniej emitowały hałasu. I to wszystko musi być włączone w system badań i rozwoju, czyli musimy włączyć przemysł, naukę, musimy też oczywiście tych środków poszukiwać w Europejskim Planie Odbudowy, nie tylko w polityce spójności, musimy też pamiętać o krajowych planach naprawy i odporności i wreszcie w krajowych programach operacyjnych, czy bądź to regionalnych, bo takie źródła finansowania się pojawiają. Popatrzmy na to, jak Komitet Europejski zajmował się tą problematyką, proszę Państwa. Od 2004 roku konsekwentnie, można powiedzieć rok po roku, czy niewielkimi przerwami, Europejski Komitet Regionów zawsze się troszczył o tą gałąź komunikacji, o transport pasażerski. To jest dowód na to, że o tym myślimy w kategoriach naszych spraw samorządowych. Proszę Państwa, jak procedowaliśmy tą naszą opinię od 2021 roku, od lutego, wymiana pierwsza poglądów na komisji KOTER, przedłożenie projektów w marcu nastąpiło, zgłaszali Państwo poprawki od 12 do 19 kwietnia. No i dziś mamy tą pierwszą dyskusję i myślę przyjęcie tej komisji KOTER i będziemy dalej jeszcze pracowali aż do czerwca, aby też jeszcze w dalszym ciągu można było zgłaszać poprawki, aby można było na posiedzeniu plenarnym 30 czerwca bądź 2 lipca przyjąć tą, myślę, ważną opinię. Jak pracowaliśmy, jakie odbyliśmy spotkania w tym procesie konsultacji? To oczywiście DG Comp, prezydencja portugalska,
Klińska i dla tego obszaru związanego z badaniami, z rozwojem, jeżeli chodzi o przemysł, z regionalnymi, z Stowarzyszeniem Regionalnych Portów Lotniczych, z Radą Lotnisk Regionalnych, z DG MOV, z parlamentarzystami do Parlamentu Europejskiego, także dyskutowaliśmy, Parlament Europejski też myślę ma tu swoją rolę do odegrania, z Międzynarodową Radą Portów Lotniczych czy Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych w Polsce, ale i także oczywiście z głównym też graczem w tej kategoriach regionalnych, czyli DG Regio 22 marca. No i jeszcze będziemy w dalszym ciągu się spotykać, będziemy mieli spotkanie z przewodniczącym Intergrupy Parlamentu Europejskiego do spraw przestrzeni powietrznej z panem posłem Marianem Marinescu. Ja myślę, że to nie poprzestaniemy na tym, w dalszym ciągu będziemy aktywni, będziemy konsultować, będziemy też propagować tą opinię. No i jaka jest rola poszczególnych, proszę Państwa, interesariuszy, żeby ten można było się odbić od tych problemów. Przede wszystkim potrzebne jest tu są działania i koordynacja działań strategicznych na poziomie Komisji Europejskiej. Muszą w tym uczestniczyć też i aktywnie wchodzić także i strategicznie, i programowo, i finansowo państwa członkowskie, regiony. Też muszą udzielać wsparcia finansowego, szczególnie w rozwój intermodalności, promować to wszystko. No i wreszcie zarządy tych portów muszą widzieć ten kryzys, muszą widzieć Zielony Ład. Także tych czterech interesariuszy musi przy tym wszystkim się zajmować. Proszę Państwa, kilka słów tylko jeszcze o poprawkach na zakończenie. Otrzymaliśmy 43 poprawki, za które naprawdę bardzo dziękuję. Zaakceptowałem w pełni 15. 6 jest poprawek kompromisowych. W stosunku do 13 zgłoszonych, przepraszam, 15 poprawek zostało zaproponowanych jako negatywne, ale to nie z tytułu tego, że one no, nie troszczą się o środowisko, nie troszczą się o regionalne porty, ale troszeczkę wychodziły poza opinię, jak gdyby też wskazywały, że należy być może zrezygnować z połączeń lotniczych, zastąpić je inwestycjami w pociągi, w rozwiązania mniej, że tak powiem, obciążające środowisko, ale myślę, że tak nie powinniśmy o tym myśleć, powinniśmy naprawiać to, co mamy. Na pewno zdecydowanie możliwości takie oczywiście są i obniżać tą emisyjność, prawda, ale to musi następować stopniowo, redukcja gwałtowna mogłaby zablokować w ogóle komunikację lotniczą. No i wreszcie też nie negujemy trudności, kłopotów, jakie mają całkiem peryferyjne, oddalone na wyspach, na szczególnie trudno dostępnych miejscach porty lotnicze, gdzie nie ma w ogóle alternatywy dla nich w postaci kolei czy intermodalności, ale nie chcielibyśmy jak gdyby ich też wyróżniać, bo też one takim samym problemem są dotknięte jak nasze regionalne porty. Bardzo dziękuję naprawdę za tą współpracę i myślę, że jeszcze w dalszym ciągu będziemy się dzielili ważnymi opiniami, aby ta opinia była, miała jak najlepszy kształt i najlepszy skutek dla naszych regionalnych portów lotniczych. Dziękuję bardzo.